Jojo, cześć, siemanko, z tej strony Barty99 i witam was w kolejnym odcinku z FSA 19 i dzisiaj będziemy sobie ładować owiec, pozbieramy sobie siano, popracujemy słomę oraz ją też pozbieramy, więc może wyjść dzisiaj ten odcinek troszeczkę dłuższy, ale zaczynamy od ładowania tutaj owsa. Już troszkę sobie załadowałem tego owsa, już tam dużo nie zostało. Tutaj on sąsiada ciągnik, tutaj już mało zostało, pszenicę mu tam wziąłem do tam, gdzie składuję. A patrzcie, taki ładny ciągnik, kurde, sąsiad ma. Chyba niedawno kupił, bo kiedyś, jak tu byłem tu z rok temu, to nie widziałem, ale naprawdę ładny ciągnik, kurde. No ale my tutaj nie będziemy się zagłębiać, po prostu ładujemy szybko, będziemy jechać. Dobra, to co, ładujemy, lecimy. Dobra, jedziemy. Kurde, dużo już tam nie zostało. O no, gitara wyspało się, wspało. Lecimy. Lecimy dalej. Zapomniała się ta łyżka. To różnie czasami jest. Dobra. Dużo czasu nam tu nie zejdzie. Więc luz. Musimy uważać na ten ciągnik z tyłu. Kurde, bo tam sąsiad orki wykonuje. Chyba już jest full. To jest full. Podjedziemy sobie markownikiem trochę do przodu. O, mam ta git. To ładujemy dalej. O, no fajny sprzęt. Taki mały ciągnik. Wszędzie wjedzie. Tu na milimetry już wchodzi. Troszeczkę tylko ma zapasu. Jest taki, no, ręcznik. Tak dziwnie, bo tutaj niebieski tur, ciągnik czerwony i łyżka też czerwona, tak, kurde, nie wiem. Się działo. Ale ładny ciągniczek zadbany. On też niedługo ma tego tura, bo to może z 2 lat dopiero. Wcześniej tym masę jeździł bez tura. Dobra, jeszcze zbierzemy tam. Ja tu jeszcze musimy. Już jest full? No, już jest full. Dobra, to lecimy. Dobra, git. I bierzemy ostatnią łyżkę. Tak sobie myślę, to chyba najpierw pojedziemy tą słomę poprasować. A później dopiero zbierzemy siano i z tą słomę też. O, zebrało się. Dobra. Zebrało się. Dobra, git. Kurde, zahaczam cały czas, no. Coś. Tu jest miejsce, no. I teraz się nie ruszę, tak? O Boże. Nie zrobić tak. Dobra, git. Co? Ostatnia łyżka. Dobra, git. Doparkujemy mu to od razu. Tak jak stał. Znaczy, wcześniej stał. Chodzi mi o łyżkę. I tura. Znajdziemy. Ta cała łyżka. Zwyk. Dobra, i niech stoi. Nie zamykam, bo to lecie. Niech zostanie tak. Dobra. Ile tu mamy? 19 ton równe. Ładnie tutaj sąsiad. O, wykmienił, że jest równe 19 ton.
Dobra, lecimy na gospę. Tak się właśnie zastanawiam, czy czasem, czy jechać makornikiem, zbierać to siano i tą swoją mecz 60. Ale chyba pojadę makornikiem, bo nie będę odczepiał tej prasy. Po co? Na razie. Niech stoi taki test. Może ktoś będzie chciał na jakąś usługę, o to. Wiecie, jak to jest. No nie wyprzedzę. Na górkę, no. To mało mocy. Dobra, i para. Jedziemy sobie na gospę z całym podwiatą. Z tej podwiatą, jakby coś. Dobra, to bit. I zjeżdżamy sobie. Dobra, gitara. No, daj radę. Kurde. Dobra. Wjeżdżamy pod wiatę. Od razu się przyczepię. Dobra. Tradycyjnie tutaj dysza musi trochę wystawać. Tam z tyłu. Git. Dobra, podczepimy się od razu pod ten wóz. Dobra. Kurde, kura weszła. Dobra. Gasimy maszynę. To jest końca koła, dobra. I tepniemy się tam. O, git. Dobra, uruchamiamy i jedziemy, pasujemy dalej. Dopiero zaczynamy. O kurde, mnie opuściłem. Co jeszcze raz. Dobra. Drugie podejście, no i gitara. Prawie nam tego wyjdzie. Oby jak najwięcej, żeby po prostu najwięcej też tego siana było. No tu już cięższe pokosy, to nie jest tak kostka przy kostce, jak tam. Ja zjechałem sobie w to drugie pole, ale kurde mokre to jest. Więc muszę to przeciekać. Jakim cudem nie wiem, bo to jest tak samo pole obok siebie. Jest mokrzejsze. To zboże. Teraz już dosyć ładnie to wygląda. Ciekawe ile nam tutaj zejdzie. Z tym prasowaniem tutaj. Pięknie wałeczek tu prasuje. Więc git. Kurde, luks robota. No, trochę długie to pole. Trochę będziemy tutaj jeździć. Słaba, ładna widać tutaj. Musimy go jakoś się nakręcić. W te krzaki, kurde, wjechać. Dobra. Git. Wałek, jedziemy. Przejdziemy tutaj w górę? Przejedziemy. No, na styk. Dobra, trzeba się pilnować, żeby tutaj nie zahaczyć żadnej kostki. No właśnie, kurde.
No tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Na milimetry. No trochę tu kusteczek będzie. Sądzę, że po tym jednym przejeździe. Oby tylko prasa się nie psuła, to będę zadowolony. Może na jakąś usługę będziemy jeździć. Nie wiem, jak tam wyjdzie to wszystko. Bo wiecie, praktycznie nowa prasa to można się bawić, wiesz, takie już nie mamy dużego tak, aż tak gospodarstwa, to tam można zawsze jeździć. Ale w tym roku jeszcze po żniwach musimy zakupić ten opryskiwacz, ten, no, rozsiewacz. I też ciekawe, jak to wyjdzie z koniami, bo zawsze można gdzieś na robotę wyjechać w zimę. Jeżeli by się znalazł ktoś po prostu, kto by to mi obrządzał, by mnie nie było, to by można było gdzie wyjechać. Właśnie do jakiejś pracy. Wow. Znowu zapomniałem. Do jakiejś Niemczech, coś takiego. Zawsze można coś tam zarobić i jakiś by kawałek by się kupiło. No nie wiem, zobaczymy. Co tam wyjdzie. Też do zimy to już dwa konie ten sprzedamy. Każdą, która. Ten i ten. One mają już tu połowę. Jeszcze akurat tą połowę to gitara będzie. Bo one tam do max do 50 tysięcy chodzą. Te farmingowe konie. Więc no dosyć dobry zarobek z tego jest. Kurde, ładnie to wygląda. Kurde, luks robota. Nic się nie psuje. Można robić. Ja sobie zrobię od razu te dwa przejazdy. Jak już tu jestem, bo tu ostatni ten pokus będę brał. To jest teraz za tym zakamarkiem. Git. Jeden chudziutki pokos zrobimy. Kurde, ładnie chodzi ta prasa. Jestem z niej zadowolony, bo kurde, dobrą robotę robi. No, tutaj musimy to jakoś nakręcić. Kurde, te krzaki tu tak przeszkadzają. Dobra, robimy ten pokos. Odrzucimy od razu sobie tam ten snopek, który mi nie przeszkadzał. I mamy go sobie do tyłu. Myślę, że tutaj. Dobra, no to lecimy. Kurde, gitara. Dobra. Luz. Dobra, lecimy. Dobra,
Znowu tutaj taki niepewny przejazd. Tutaj jest. Dobra, git. Była to już 15 minuta odcinka, jest tam. My dopiero praktycznie kończymy prasować. Jeszcze co dopiero tam to podbierać. Uluj. W ogóle się zastanawiam, gdzie będzie to siano leżało. Trzeba jakieś miejsce na nie znaleźć, bo trochę do tego będzie tego teraz tu siana. Ale chyba na górę wrzucimy tam. Wiecie, na ten stryszek. Kurde, fajnie to wygląda. Kurde, robota idzie. Dobra, postawiłem sobie tu 60. Sobie już płynnie to sprasuję. Tamten ostatni pokos. Walimy i jedziemy, bo widzę już 16 minut odcinka jest. A my dopiero zaczynamy zbieranie. Dobra, git. Lecimy. Dobra, wyprzedzamy go. Lecimy zbierać. Kurde, idzie. Jak dzik w zaroślach. Dobra, lecimy tam to zbierać. W następnym odcinku pewnie no poukładamy tą siano. O kurde, no panie, no co pan robi? Może pojedziemy sprzedać jajka. Coś takiego, bo tam trochę tych jajek już jest. Dobra, zjeżdżamy tutaj do nas. A i teraz tak, zobaczmy. O, dobra. Lecimy. Kurde. Jedziemy dalej. Dosyć szybko nam to pójdzie. Myślałem, że trochę dłużej będzie. No, raz, dwa. Idzie. Dobra, jedziemy i lecimy, kurde. W następnym odcinku będziemy to sobie układać. Na poddaszu. Dobra, a tam jeszcze jedna została. Nawet dwie. Chyba minął. Dobra. Kurde, no mało tego jest. Myślałem, że więcej będzie. Tam będzie trochę gorzej zbierać, bo jest trochę więcej tych smaczków. Dobra, git. Cyk. Kurde, idzie.
Tutaj szybko. Teraz to pozbieramy. Dobra, jak to zbieramy już tak. Dobra. Idziemy dalej. Tu już jeden jest pokos. O kurde. Jedziemy. No dużo tego się na tutaj nie ma. Ale co tu się spodziewać po takiej łące? Dobra. I ostatnia. Albo jeszcze tam zostało z tego przeszniaka. Jest nie. Dobra, to lecimy. No gospę. Rozładujemy to, jeszcze skoczymy. Zawodujemy trochę tej słomy. Będziemy kończyć. Dobra, włączamy git. To fajna akcja. Dobra, wyjeżdżamy. Dobra, i teraz tak. Tu jest. To otworzy się, czy nie? O. Aż mi laguje strasznie, bo tu jest już sporo tych snopków. Zamykamy. Więc chyba tutaj na górę będziemy to ładować. Przejdziesz tutaj, czy nie, no. O. To też jest trochę tej słomy, więc my będziemy ładować tutaj. Ogólnie zobaczmy jak tam. O kurde, znowu to samo. Schodzimy. Zobaczmy jak tam. No, troszkę będziemy musieli tutaj obrządzać w następnym odcinku. Dobra, więc. Co tak się zastanawiam, czy jechać tą słomę jeszcze? Dobra, chyba już nie będziemy jechać tą słomę, bo to będzie praktycznie to samo, co teraz robiliśmy. Więc co, dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, udostępniajcie. Więc trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, cześć!